I od marca będzie spadać. Czy zostanie przekroczony 20%? No ja się trzymam tego, co przewiduje nasza modelowa analiza, co wynika z naszej modelowej analizy. I z tej modelowej analizy, z tej projekcji, którą Państwo otrzymają w poniedziałek w szczegółach, tam nie ma przekroczenia 20%, no ale 19% tak. I w ostatnim kwartale osiągnie około 8%, czyli będzie jednocyfrowa. Debata dnia, Grzegorz Kępka, witam bardzo serdecznie. Temat oczywisty, inflacja, stopy procentowe i to, co dzisiaj mówił prezes Narodowego Banku Polskiego. W studiu Maciej Samcik, subiektywnie o finansach. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Mariusz Adamiak, dyrektor Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja może zacznę w ten sposób. W czasie, gdy było to wystąpienie od 15 prezesa Glapińskiego, znacząco umocnił się złoty wobec dolara i euro. Czy to znaczy, pytanie do Macieja Samcika, że rynek mówi tak, profesorze Glapiński, super, to bardzo, bardzo bym chciał, zwłaszcza, że poprzednio, przy poprzednich wystąpieniach pana prezesa Glapińskiego złoty raczej się osłabiał. No właśnie, więc ponieważ widzę to, więc pytam. Więc jest nadzieja, znaczy właśnie tak, muszę państwu odebrać tę nadzieję, bo to raczej nie prezes Glapiński spowodował, tylko spadek inflacji w Stanach Zjednoczonych. Tam inflacja spadła do 7,7%, co jest wynikiem lepszym niż oczekiwano. Znaczy, że spadek jest większy niż oczekiwano. Co z kolei oznacza, że spodziewano się 8. Zaczynają tam inwestorzy widzieć na horyzoncie koniec podwyżek stóp procentowych, a może nawet spadek. I to osłabia dolara, wzmacnia euro i wzmacnia jeszcze bardziej złotego. Czyli to nic, był głównie nic pozytywnego i dobrego Adam Glapiński nie powiedział. Ta wizja, że inflacja od marca będzie słabła i nie przekroczy 19%, 20% przekroczy 19%, to pan w to nie wierzy? Nie, to jest możliwe całkiem, ponieważ efekty statystyczne zaczną po prostu działać. Od lutego, marca ta inflacja bardzo szybko zaczęła rosnąć. W zeszłego roku. Minie wiosną tego roku 12 miesięcy, ona będzie już liczona od innej bazy. No i jakby już sama matematyka mówi, że ona musi spadać, no bo jeśli coś, nie wiem, cena czegoś by wynosiła 50, potem urosła do 100, no to jest plus 100%, a jak ze 100 do 150, to już tylko 50%, więc nawet jeśli te ceny będą nadal szybko rosły, no to już taka, z takich czystych efektów statystycznych ta inflacja po prostu zacznie zwalniać. Mariusz Adamiak, czy ja też zapytam o taką rzecz, tylko części związane, na pewno nie związaną z ekonomią, ale może związaną. Nie ma pan wrażenia, że wystąpienie Adama Glapińskiego było takie krótsze, spokojne, bez tych takich fajerwerków różnych, które były wcześniej, to było inne. I może w ten sposób, dlatego rynek zareagował tak też, szukam tej nadziei. Znaczy na pewno prezes Glapiński wyciąga wnioski z opinii, które towarzyszyły jego poprzednim wypowiedziom. Nie zawsze było one pozytywne właśnie w tej takiej wersji, w tej takiej sferze, powiedzmy, samego sposobu komunikowania. Najwyraźniej sytuacja jest na tyle poważna w otoczeniu, w gospodarce, że rynki finansowe bardziej wolą właśnie takie konkretniejsze wystąpienia. Takie było to. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o złotego, to tutaj ani ta konferencja, ani sama decyzja wczorajsza nie miała jakiegoś istotnego przełożenia na naszą walutę. Najistotniejsze było to, że to, o czym pan Maciej powiedział, że w Stanach Zjednoczonych ze względu na nieco niższą inflację niż się spodziewało, pojawiły się oczekiwania na to, że amerykański bank centralny będzie wolniej i do niższego poziomu podnosił stopy procentowe, a to z kolei będzie odciągało mniej kapitału międzynarodowego za ocean, między innymi z Polski, co przekłada się na wzmocnienie wszystkich innych walut niż dolar amerykański, czyli dolar tracił generalnie do innych walut, między innymi do złotego. Mhm. A ta wizja, że będzie nie dociągniemy do 20% realna? Inflacji. Pan prezes Glapiński może wiedzieć więcej niż my, dlatego że i pewnie wie, dlatego warto brać pod uwagę na poważnie tę opinię, choć moim zdaniem jest to
bardzo optymistyczne założenie i będzie trudno nie przekroczyć tych 20%, ale dużo zależy od tego, jak będą kształtowały się ceny regulowane, dlatego że ten skok inflacji na początku przyszłego roku w dużym stopniu będzie wynikał z nowych taryf na gaz, na energię elektryczną, a także tego, w jaki kształt przybierze tarcza antyinflacyjna, bo ona z wyjątkiem żywności przestanie istnieć w tej formie, ale jest bardzo prawdopodobne, że albo metodami regulacyjnymi, albo perswazją właścicielską będą te firmy, które dostarczają produkty pomimo podwyższonych podatków na paliwo na przykład, no te ceny istotnie nie wzrosną. Więc od tego będzie dużo zależało, my tego nie wiemy. Być może prezes to wie. Znaczy właśnie ta część wystąpienia prezesa zwróciła moją uwagę, ponieważ mówię, w moim subiektywnym przekonaniu, aczkolwiek słuchałem tego fragmentu 3 razy, prezes powiedział, że tej tarczy nie będzie. No tarczy chociaż, nie będzie, ale no, chociaż premier powiedział, że decyzja ostateczna jest w grudniu. Ale co natomiast to jest powiedział, że brali pod uwagę to, że tarczy nie będzie, że będą jakieś działania zastępcze i że częściowo one spowodują złagodzenie tego piku inflacyjnego do niespełna 20%. Ale chcę się panów zapytać następującą rzecz, bo Ludwik Kotecki, który jest w RPP także, mówił, że zdjęcie tarczy spowoduje wzrost inflacji do 24% w lutym. A wychodzi prezes i mówi, nie, być może tej tarczy na pewno jej nie będzie, może będzie jakieś inne działania, ale maks to jest 19 z haczykiem. To kto ma rację? No, sytuacja jest na tyle niepewna i na tyle mało jeszcze wiemy tak naprawdę o przyszłorocznym budżecie i o tym, co ma zastąpić tarczę, że obaj panowie mogą mieć rację. Mnie się wydaje, że znaczy, bliżej... Nie może być równocześnie... Nie, znaczy, jeśli jeden ma, to drugi nie ma, tak? Okay. Ale na dziś nie wiemy, który ma. O, w ten sposób powiem. I mnie się wydaje, jeśli się nic nadzwyczajnego w gospodarce światowej nie wydarzy, tak? No bo tu mówimy o zmianach cen surowców, o zmianach cen paliw, o zmianach cen walut, więc tu wszystko pływa, tak naprawdę jest zmienne, ale mnie się wydaje, że to raczej będzie jednak bliżej tego, co Ludwik Kotecki przewiduje niż Adam Glapiński. Chociaż oczywiście zgadzam się, że Adam Glapiński ma w ręku cyferki i wiedzę, której my, żaden z nas nie ma. Tylko że tak szczerze mówiąc, to trochę bez znaczenia, czy to będzie 19 czy 24% w tym na początku przyszłego roku. No, każdy z nas ma prywatną inflację, ona zależy od tego, co kupujemy. Jeden ma 26, drugi będzie miał 18. Ważne jest to, czy dzisiaj Rada Polityki Pieniężnej nie popełnia błędu, stopując te podwyżki stóp procentowych. No bo to jest ciało, które powinno myśleć naprzód. Jakby patrząc z dzisiejszego punktu widzenia, może rzeczywiście ta podwyżka tak naprawdę nie jest tak bardzo potrzebna. Tak? No bo tak, czy będzie 7%, czy 8%, czy 9%, to rynek kredytów hipotecznych i tak nie żyje. Rynek kredytowy w ogóle nie żyje. Czy to będzie 7, 8 czy 9% i tak skłonność do oszczędzania ludzi przy inflacji 8% będzie taka sama, 18% będzie taka sama. Tak? Kurs walutowy się jakoś trzyma, czyli też nie ma takiej nagłej potrzeby, żeby ratować walutę. Czyli jakby patrząc na dziś, są argumenty, żeby zatrzymać się i spojrzeć, co będzie. Tak? Natomiast ja się boję, co będzie za 3 kwartały, kiedy właśnie w Stanach Zjednoczonych już inflacja spada. W kilku innych krajach też już zaczyna spadać. W Czechach zaczyna spadać. To jest jakiś szokujący wynik w ogóle. W strefie euro za chwilę może spadać i jeśli, żebyśmy się nie obudzili za kilka kwartałów w takiej sytuacji, że my z tymi za niskimi stopami będziemy mieli za niskie stopy do za wysokiej inflacji. I wtedy kapitał od nas zacznie odpływać. Mamy za niskie stopy? Za 3 kwartały możemy mieć. To za 3 kwartały może bank centralny podnieść. Znaczy, no wtedy będzie, no to chodzi o to, żeby trzeba działać z wyprzedzeniem, bo jeśli będziemy działać, jeśli nie będziemy czytać sytuacji kilka kwartałów wcześniej, to będziemy musieli podejmować działania paniczne i wtedy będzie trzeba gwałtownie te stopy podnosić. Adam Glapiński mówi tak, gdybyśmy zbyt szybko chcieli powrócić do celu inflacyjnego, spowodowalibyśmy recesję ze wszystkimi negatywnymi skutkami, z tym bezrobociem. Dlatego nie ma podnoszenia stóp procentowych. Pan się zgadza z tą opinią, że tak by było? Myślę, że na pewno tak, jeśli chodzi o samą ideę. Warto pamiętać o tym, że populizm może mieć barwę socjalistyczną, ale też liberalną. I tak jak mówienie o tym, że wszystko każdemu się należy, każdemu trzeba dać, bo potrzebuje, to jest oczywiście populizm
ten socjalistyczny. Ale populizm liberalny to jest na przykład taka odmiana, która ostatnio też dosyć często się przebija do opinii publicznej i na przykład przybiera formę taką, że Rada Polityki Pieniężnej to powinna tak naprawdę dbać tylko o inflację, od tego jest. No ale co to znaczy? No, tak jest zapisane chyba w Konstytucji. No dobrze, ale też powinna dbać o stabilność pieniądza. Stabilność długoterminowa pieniądza jest związana ze stabilnością makroekonomiczną długoterminową. Tu można by troszkę ten temat szerzej potraktować, ale ja co innego chciałem powiedzieć. No dobrze, no to potraktujmy to dosłownie i podnieśmy stopę do 20%. No i co? No i będziemy mieli... Są tacy ekonomiści, którzy mówią, że ta podwyżka powinna być, no nie wiem, 5%, 5 punktów. No zdecydowanie, zdecydowana i duża. Może nie za jednym zamachem, ale większy. Różne scenariusze można obronić, tylko zawsze trzeba sobie zadać pytanie, po co? Co chcemy osiągnąć? Jeżeli chcemy osiągnąć dalsze schłodzenie popytu, bo tak naprawdę wyższe stopy procentowe powodują, że mniej pieniądza, mówiąc kolokwialnie, krąży w gospodarce, mniejszy jest popyt i przez to oddziałuje na mniejszą inflację, to warto zwrócić uwagę na to, że prawdopodobnie w przyszłym roku będziemy balansować na granicy recesji. Więc oczywiście możemy dalej schłodzić ten popyt, ale niekoniecznie ma to sens. To, o czym pan Maciej mówił, jest bardzo trafnym spostrzeżeniem, czyli rynek kredytowy praktycznie nie żyje, czyli już w zasadzie tego świeżego pieniądza nie ma dopływu do gospodarki. To, co moim zdaniem może zmusić Radę Polityki Pieniężnej do dalszych podwyżek stóp procentowych, to dbanie o stabilność waluty, ponieważ amerykański bank centralny, na przykład najważniejszy bank centralny na świecie, podnosi stopy procentowe. Inwestorzy spodziewają się, że może podnieść je nawet do 5%. To odciąga kapitał z innych rynków, między innymi z Polski, i poprzez słabszy kurs walutowy również wpływa na inflację. Na razie złoty się trzyma całkiem dobrze, więc to, że Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na tą pauzę, daje się obronić. Jakub Borowski, który jest głównym ekonomistą Crédit Agricole, mówi tak, że Rada zaakceptowała wysoką inflację w Polsce, która ma się utrzymywać jeszcze co najmniej przez 2 lata na nieakceptowalnych poziomach, czy na nieakceptowalnym poziomie. Pan się zgadzacie się, no nie wiem, czy akceptowalne, nieakceptowalne na wysokim poziomie, bo rzeczywiście nowością w tym, co w komunikacie możemy przeczytać, to jest to, że będzie, już nie ma płaskowyżu, że przez jakiś czas będzie jeszcze rosło i do końca przyszłego roku będzie też dwucyfrowa. No właśnie, kurczę, z jednej strony już zgodziliśmy wszyscy, łącznie z prezesem NBP, że inflacja jeszcze będzie rosła, że nie mamy żadnego płaskowyżu, a z drugiej strony Rada Polityki Pieniężnej jednak postanowiła zastopować podwyżki stóp. I oczywiście zgadzając się w dużej części z tym, co mówił mój szanowny przedmówca, też chciałbym zaakcentować jedną rzecz, że jak się ten cykl stóp procentowych, podwyżek stóp procentowych zaczynał, to mieliśmy tę inflację bazową, czyli z wyłączeniem żywności, energii, czyli tego wszystkiego, co tej putinflacji, to mieliśmy na poziomie tam 6-7%. Teraz mamy 11%, więc jakby nie widać tej skuteczności poczynań Rady Polityki Pieniężnej. Można rzeczywiście przyjąć założenie, no to teraz zrobiliśmy dużo i poczekajmy, ale zrobiliśmy dużo i właściwie nic nie osiągnęliśmy. I to mnie trochę niepokoi. I to jest jedno spostrzeżenie. A drugie jest takie, że bardzo byłoby źle, gdybyśmy mieli dwucyfrową albo bliską dwucyfrowej inflację przez lat kilka, albo wręcz wiele, ponieważ to jest coś, co niszczy gospodarkę. To znaczy, wolałbym mieć jednoroczną recesję niż inflację 10% przez 10 lat. To jest ten wybór. Bo to jest tak, jeśli 10% inflacji oznacza wysoki koszt pieniądza. Wysoki koszt pieniądza oznacza wysoki koszt kredytu. I teraz wyobraźmy sobie 30-latków, którzy dzisiaj mają do wyboru wynajmować mieszkanie za gigantyczne pieniądze, bo te ceny najmu są ogromne, albo pójść po kredyt, którego nie dostaną. I że taka sytuacja miałaby się utrzymać przez x lat, no to przecież oni wyjadą z tego kraju. Nie możemy sobie pozwolić na coś takiego. Bo czy ma pan takie wrażenie, podejrzenie, że ten wybór, żeby z troską patrzeć na wzrost gospodarczy, to jest wybór polityczny? No myślę, że tak, biorąc pod uwagę to, jak wygląda dzisiaj mandat Rady Polityki Pieniężnej, że on jednak jest oparty na tej dbałości o wartość pieniądza, czytaną w dwójnasób. Z jednej strony wartość pieniądza w stosunku do innych walut, czyli kurs złotego, z drugiej strony realną wartość naszych wynagrodzeń. No, ona zaczęła niestety spadać i będzie spadać jeszcze przez lat kilka. No i trochę mi przeszkadza, że Rada Polityki Pieniężnej i prezes Adam Glapiński tak to przyjmują z taką właściwie beztroską trochę.
Bo jest też taki pogląd, pytanie do pana, że jest też prognoza, te prognozy inflacji, które podał NBP, aczkolwiek tu jest napisane z 50% prawdopodobieństwem. Zdaje się, że więcej w poniedziałek będzie precyzyjniejsza wskazanie czy prognoza. Te prognozy dotyczące inflacji, wzrostu gospodarczego są gorsze niż w lipcu były podawane. Ale z drugiej strony słyszę taką opinię, że spadający wzrost gospodarczy spowoduje spadek inflacji i to jest po prostu automat i tak będzie się działo. Na pewno będzie oddziaływał na niższą inflację, ponieważ słabszy wzrost gospodarczy, no to mniej pieniądza, więc tak wprost w portfelach Polaków czy firm, no to też ostatecznie tych, którzy są tam zatrudnieni, więc mniejszy popyt. No ale to też nie jest tylko jedyny czynnik, który decyduje o inflacji, jest też sporo czynników zewnętrznych. Natomiast to pan wcześniej przywołał ciekawą opinię Jakuba Borowskiego i ona jest trafna, że w jakimś sensie bank centralny, pokazując tą projekcję, gdzie dopiero schodzimy do celu inflacyjnego w 2025 roku i do górnego ograniczenia tego celu, no oznacza, że de facto Rada Polityki Pieniężnej potraktowała inflację jako mniejsze zło i to jest wybór polityczny. Tak naprawdę politycy wszelkiej maści i pod każdym szerokością geograficzną mają ich podstawowy cel jest taki sam, wygrać najbliższe wybory. I na pewno to myślenie takie w krótkim, średnim terminie jest istotne, ale też szukanie takiego złotego środka pomiędzy ścieżką sprowadzania inflacji do celu, a utrzymywaniem na w miarę sensownym poziomie wzrostu gospodarczego, bo przypomnę, w przyszłym roku będzie naprawdę trudne i dalsze przykręcanie śruby, to prawdopodobnie byłaby głębsza recesja. A i tak pewnie będzie. No to też ma jakieś swoje uzasadnienie. A kierowanie się względami politycznymi to nie jest ciężki zarzut wobec Rady Polityki Pieniężnej? Ja nie powiedziałem, że Rada się kieruje względami politycznymi. Powiedziałem, że polityków cel wszędzie i zawsze to jest przede wszystkim wygrywać wybory, więc oni zwykle mają takie podejście w krótszym terminie. Rada Polityki Pieniężnej z pewnością stara się znaleźć złoty środek pomiędzy sprowadzaniem inflacji. A powinna szukać tego złotego środka, czy powinna tylko ograniczać inflację? Wydaje mi się, że powinna, dlatego że tak jak powiedziałem, okej, chcemy potraktować, że cel Rady Polityki Pieniężnej to jest wyłącznie walka z inflacją, podnieśmy stopy do 20%. Kredyt załamie się kompletnie, ludzie przestaną wydawać pieniądze, zaczną je oszczędzać, bo stopy procentowe będą bardzo wysokie. Część gospodarstw domowych zbankrutuje. Inflacja prawdopodobnie z powodu wzrostu gospodarczego, który będzie bardzo niski, na pewno w takiej sytuacji byłaby recesja. Inflacja pewnie bardzo szybko spadła, ale to nie jest rozwiązanie pośrednie. Oczywiście, tak, no nie trzeba od razu oczywiście do 20%. Podaję tylko takie rozumowanie skrajne, tak? Tylko po to, żeby zobrazować to, taki sposób rozumowania, że celem Rady Polityki Pieniężnej jest wyłącznie walka, wyłącznie dbałość o niską inflację. To jest moim zdaniem populizm liberalny. Pytanie, bo mówimy o takich danych ekonomicznych, ale teraz coś, co jest bliższe może, a na pewno sercu kredytobiorców, bo w ciągu ostatnich 2 miesięcy nie było podwyżki stóp procentowych, a WIBOR rośnie. No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Ktoś tutaj się myli i pytanie tak. O co tu chodzi? Bo rynek obstawia, że tylko wytłumaczę. WIBOR to jest ten wskaźnik, od którego zależy wysokość kredytu, więc można, Rada może nie podnosić stóp procentowych, a kredyty rosną. Nie, to ja wyjaśnię. Do wczoraj. No właśnie. Dlaczego tak było? Nie, bo było jeszcze niedawno inwestorzy, rynek finansowy spodziewał się, że stopy procentowe dojdą. Nawet był taki moment, gdzie spodziewali się, że dojdą do 8%. Ostatnio to było spodziewane, że mniej więcej do 7,5%. I stąd też WIBOR, który jest wskaźnikiem 3 lub 6-miesięcznym, zależnie od tego, o jakim WIBORze mówimy, jakby antycypował w swojej tej stawce, swojej wielkości te przyszłe podwyżki stop procentowych, które być może w ogóle nie nastąpią. Tak, ale to w jakiejś mierze obowiązuje, bo przecież to już jest drugi miesiąc, kedy nie ma podwyżki. Tak, ale już tylko właśnie do tego chciałem powiedzieć, że wróci, wczoraj... Czy nie wiem, właśnie.
Co, i dzisiaj znaczy, już ten WIBOR spadł. Pan jest w stanie zapewnić, że WIBOR nie ruszy znowu do góry? Jeżeli rynek przestanie wierzyć w podwyżki stóp procentowych, to nie ruszy. No to jest taka gra. Rynek, czyli tak naprawdę banki, tak? No bo te stopy WIBOR ustalają banki na zasadzie takich, powiedzmy, quasi przetargów, tak? Ile powinienem zapłacić za pieniądz? Albo ten rynek się myli i ten WIBOR spadnie, bo uzna, że no, myśleliśmy, że będą podwyżki stóp, a nie będzie. Albo może być też tak, że rynek powie, no to prezes Glapiński się myli, będą musieli podwyższyć te stopy, ponieważ na przykład osłabi się kurs złotego. Czy nie powiemy kredytobiorcom, czy będą płacić więcej, czy nie mimo tego, że... No już płacą więcej. No ale czy będą dalej w dalszym ciągu? Nie, czy jakaś wydaje mi się, że wydaje mi się, że dopóki nie będzie jakiegoś złego wydarzenia wokół, nie wiem, polskiego długu albo wartości złotego, to dobrze, już więcej, drożej być nie powinno. Mamy minutę do końca, może trochę dłużej, ale chcę się zapytać także o te oszczędności, które premier zapowiada. I wczoraj profesor Modzelewski, który siedział tutaj, mówi, że potrzeba 70 miliardów, tak lekko licząc oszczędności. Premier powiedział na razie o 15. Sytuacja jest tak trudna, jeśli chodzi o sytuację budżetową, czy w ogóle sektora finansów publicznych? Kilka miesięcy temu w Wielkiej Brytanii stery objęła pani premier, która przedstawiła bajkowy scenariusz Brytyjczykom, że obniży im podatki już i zwiększy wydatki. Już jej nie ma. Rynki finansowe znaczy, są... Jest, ale nie jako premier. No tak, tak, oczywiście. Rynki finansowe i gospodarka światowa jest w innym momencie niż kilka czy kilkanaście lat temu, czego pani Truss nie zauważyła. I lekcja Wielkiej Brytanii jest bardzo pouczająca, że trzeba dbać o finanse publiczne, ponieważ nawet tak duża gospodarka brytyjska została rozjechana przez rynki finansowe wtedy, kiedy okazało się, że politycy proponują nierealistyczne plany. I na pewno warto o tym pamiętać. Maciej, również w Polsce. Na koniec to dziś... czeka nas, że możliwy jest rozjazd polskiej, może nie gospodarki, ale finansów publicznych. Za wcześnie jeszcze, żeby snuć takie czarne prognozy, ale jeśli rząd nie pokaże realnych i rzeczywiście takich na kilkadziesiąt miliardów złotych oszczędności, a nie na kilka czy kilkanaście i to bez szczegółów, no to może zrobić się niedobrze. To jeszcze jedno pytanie, tylko malutkie, krótkie. Czy KPO by nas uratowało? W dłuższej perspektywie tak, w krótszej perspektywie głównie psychologicznie, ale też tak. Pomogłoby, na pewno. W dłuższej perspektywie tak, z dnia na dzień. O KPO na pewno porozmawiamy w drugiej części. Maciej Samcik, Mariusz Adamiak, dziękuję bardzo za rozmowę. Druga część za chwilę. W tej chwili od drugiego kwartału przyszłego roku spodziewamy się obniżania się cen, wskaźnika cen w kierunku naszego celu inflacyjnego, co potrwa jakiś czas, bo osiągniemy ten cel, wejdziemy w zakres tego celu dopiero w 2025 roku. Jesteśmy w pełni świadomi, że w najbliższych miesiącach inflacja może jeszcze trochę wzrosnąć. Będzie schodzić od marca w dół, aż do końca roku i w ostatnim kwartale będzie jednocyfrowa, właśnie około 8%. Gdybyśmy zbyt szybko chcieli powrócić do celu inflacyjnego, spowodowalibyśmy recesję gospodarczą ze wszystkimi negatywnego tego skutkami, także i z bezrobocia. Polska inflacja jest dwa razy za duża i wynika z błędów, zaniechań, no z geniuszu Adama Glapińskiego między innymi, ale także z faktu, że tam nikt z nikim już nie współpracuje. Mają pełnię władzy, ale kompletnie zero porozumienia między sobą. Te grzechy i te właściwie czasami wręcz zbrodnie przeciwko państwu i polskiej praworządności będziemy naprawiali z najwyższą ostrożnością i powiedziałbym czułością wobec ludzi, tak żeby ludzie za to ceny nie zapłacili. Debata dnia, część druga. Politycy. Michał Kołodziejczak, Agrounia. Dzień dobry wieczór. Mariusz Gosek, Solidarna Polska. Dobry wieczór. I Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Taki dobry skład wieczór dzisiaj. Pytanie pierwsze. Skoro Adam Glapiński mówi, że inflacja będzie spadać od marca i nie przekroczy 20%, to jest to światełko w tunelu i można już się zacząć cieszyć i tam tego szampana nie tylko na Sylwestra mrozić, czy uważa pan, że niekoniecznie? Ciężko wierzyć w to, co mówi Adam Glapiński. Przecież wiele razy opowiadał takie rzeczy, które później się wykluczały. Ja tylko powiem, że działaczka Agrouni zaczepiła na molo prezesa Glapińskiego. Dlatego pana zapytałem i w ciągu 30 sekund ona potrafiła dowiedzieć się od niego więcej,
niż eksperci, dziennikarze na konferencjach prasowych. Przypomnijmy tę sytuację. Ta sytuacja była taka, że działaczka Agrouni w lipcu spotkała Adama Glapińskiego na molo i pan prezes powiedział, że będzie być może jedna podwyżka, a później już nie będzie. I ten scenariusz się sprawdza. Tak, ale to też pokazuje, jak duża siła drzemie w zwykłych ludziach, normalnych obywatelach, tych początkujących politykach, którzy wywierają w ten sposób presję. I może mogą się niektórzy z tym nie zgadzać może i się uśmiechać, ale właśnie to może mieć też wpływ na działania Adama Glapińskiego. On zobaczył, że na to patrzą zwykli ludzie, normalni obywatele, a nie tylko politycy w garniturach, których on nie traktuje poważnie. A ja bym chciał jeszcze na początek też jeden temat poruszyć, panie redaktorze, bo tutaj mamy to efekt właśnie podejścia polityków i bardzo ważnych ludzi do Polaków. I ja dziś z dwoma rozmówcami jestem w studio. Pan z Koalicji Obywatelskiej, Donald Tusk, o kobietach, co powiedział. Na temat pigułki gwałtu. Drugi lider... Ale pan garnitur, sprecyzuję, pan marynarkę ściągnął, żeby, rozumiem, bardziej wiarygodnie brzmieć. Zjednoczonej Prawicy obraża młode kobiety i młodych ludzi. Panie Michale, nie, trzymajmy się tematu. Mogę powiedzieć, że marynarka pod rolników. Temat dotyczący pigułki gwałtu i tego też się pojawi w tym programie. Ale merytorycznie. Bo jak pan będzie za długo mówił, to się nie zmieścimy z tym. To jest bardzo merytoryczne. To jest merytoryczne, tak, ale każdy musi mieć tyle samo czasu. Właśnie dlatego to jest ważne, bo żaden z tych liderów nie przeprosił ani kobiet, ani młodych ludzi, których obrazili. I to jest właśnie pokazanie, dlaczego Adam Glapiński później czuje się tak bezkarny przy podejmowaniu tych decyzji. On nie musi się czuć odpowiedzialny, nie musi przepraszać, nie musi nic robić. Ale pan mówi o osobach w marynarkach, a przed chwilą pan wziął marynarkę wchodząc tutaj do studia. Ale wie pan, że pan może mieć nawet dwie marynarki, albo trzy marynarki, a przez pana ugrupowanie nie ma dzisiaj w Polsce KPO panu, i nie ma normalnego sądownictwa. Ale pozwólmy panu powiedzieć. Pan prezes Glapiński wygłosił swoje oświadczenie, jasno wskazał, i dzisiaj powinniśmy kibicować temu, żeby stopy procentowe nie rosły, bo wszyscy chcielibyśmy, żeby polski system monetarny był stabilny. Wiemy, co doprowadziło do tej sytuacji. Wojna na Ukrainie, sytuacja z energetyką. Przed chwilą na antenie telewizji Polsat News wypowiadali się fachowcy w tym zakresie, w tym i ekonomiści, czy osoby związane z bankami. Ich trzeba słuchać. Dzisiaj musimy wiedzieć, że przede wszystkim uchroniliśmy tymi tarczami. Michał teraz. Przepraszam. Przerwałem panu, chcę, żeby pan zdanie dokończył, tylko mówię, bo tutaj pan Michał Kołodziejczak się zrywał. Tak, pierwsza sprawa bardzo poważna. To jest rzeczywiście Glapiński. Ja pamiętam taką scenę z Misia, gdzie inkasent mówił, teraz mamy komputer i on się zawsze pomyli przy dodawaniu. Myślę, że tak jest właśnie z Glapińskim, bo pan wspomniał o tym, że na molo w lipcu Glapiński mówił, że ten szczyt będzie w wakacje, a później będzie spadać. Ale to samo mówił na konferencjach prasowych. Nie ma w działaniach prezesa NBP logiki, bo wtedy, kiedy prognozowana była inflacja niższa, to podnosił stopy procentowe. W tej chwili, kiedy inflacja jest gigantyczna... Czyli nie widzi pan optymizmu w tym, co dzisiaj nie mam absolutnie jeszcze zaufania do Glapińskiego, do jego prognoz. Ale obserwuję, co się dzieje również na rynkach. Obserwuję, jak rząd próbuje spłacać będzie próbował spłacać ten deficyt plus obsługiwać zadłużenie. Wiemy o tym, że w ostatnich dniach sprzedali za 3 miliardy dolarów obligacje za oceanem na warunkach z obligacji tureckich, gdzie inflacja w Turcji jest 80%. Skoro pan mówi o prezesie NBP, czy pomysł Donalda Tuska, żeby siłą wyprowadzać prezesa NBP z urzędu upadł, czy jest na stole? Panie doktorze, po ewentualnych zwycięskich wyborach. Tutaj jakby musimy się odnieść też do tej wypowiedzi pana szefa Agrouni. Ja pana pytam o konkretną rzecz. Czy to jest na stole? Spotkania z wyborcami, spotkania otwarte, spotkania, gdzie każdy może zadać pytanie i można się odnieść do największej głupoty tego rządu, a taką była wypowiedź pana partyjnego kolegi, pana Piotra Saka, który... Ale o czym pan mówi? Zaraz, chwileczkę, ale znowu biegamy. To jest absolutny proszę dramat. Powiedzieć, czy będzie wyprowadzony. Mamy pieniądze na stole, mamy 360 miliardów. I jest grupa, ale ja innego pytam, panie jest proszę, grupa szkodników spod znaku Ziobry, Morawieckiego i Kaczyńskiego, którzy nie zgadzają się, żeby sprzedać niepodległość Polski. Jakie niepodległość? Jutro jest święto niepodległości. Chce pan, żeby regulamin Sejmu był pisany w Berlinie? Chce pan z Bąkiewiczem, niech pan idzie na marsz. Ja nie idę na żaden marsz. Dostanę odpowiedź? Czy będzie wyprowadzenie siłowe prezesa? No, Donald Tusk to powiedział. Nie powtarza tego, więc może panie redaktorze, używamy pewnych przenośni. To, co robi prezes Glapiński, jest szkodliwe.
I tak samo jak ten rząd będzie odpowiadał Trybunałem Stanu za to, że blokują od roku środki z KPO, blokują środki z Funduszu Odbudowy, które są potrzebne polskiej gospodarce, polskiemu rynkowi pracy, polskim samorządom. To jest mniej więcej 500 milionów na każdy powiat. To są gigantyczne pieniądze, które mogły być w tej chwili i mogły pracować. Mariusz Gosek, ponieważ przerwałem panu i ten... panu się Solidarna Polska przede wszystkim nie blokuje żadnych środków, tylko to Komisja Europejska. A widział pan sądzę w tej sprawie? Traktaty, ale pozwoli mi pan skończyć. Jest pan numer jeden. Pozwoli mi pan skończyć. Jeżeli chodzi o Solidarną Polskę, to jasno mówiliśmy o mechanizmie warunkowości, on tam jest i musi pan wiedzieć, że pieniądze z KPO to są pożyczki i dotacje, które spłacamy w formie podatków, na przykład płacimy podatek od plastiku, a pożyczki już spłacamy na przykład za Niemcy, którzy z tego funduszu pożyczkowego dla zmylenia Polaków nazwanego funduszem odbudowy skorzystali. I dzisiaj pan doskonale wie, że pod groźbą szantażu również stanęła Ursula von der Leyen, przyjechała, zgodziła się na ustawę o sądownictwie, ustawę wiedziałem, pana prezydenta i niestety wróciła, bo jest zbierana podpisy, żeby odwołać panią przewodniczącą, wystraszyła się i zmieniła swoje zdanie. Panie redaktorze, to jest właśnie przenoszenie tego, o czym ja mówiłem. Tu z jednej strony Donald Tusk obraża kobiety i rani, bardzo rani. Ja nikomu nie życzę, żeby jakaś dziewczyna, matka, żona, córka dostała pigułkę gwałtu. Jarosław Kaczyński mówi o kobietach, które niby nadużywają alkoholu, a w studio mamy przedstawicieli tych dwóch panie grup przewodniczący, politycznych. Panie przewodniczący, skoro temat uparcie wraca, ja panu przerwę w tym momencie. Proszę, żeby puścić tę wypowiedź, czy też skąd się wzięła ta pigułka gwałtu, może bo nie tak, każdy... bo pan tutaj nie każdy autorstwo przepisuje panu kontekst dotyczy, przewodniczącemu Tuskowi, to jest niesprawiedliwe i nieuczciwe. Dotyczy KPO, tweeta jednego z posłów Solidarnej Polski i sporu, jaki jest prawdopodobnie, o który będę pytał w łonie Zjednoczonej Prawicy, czy godzić się na ustępstwa wobec Brukseli i przyjmować KPO, czy nie. Proszę o ten materiał. Otrzymamy środki z KPO, jeżeli zjemy zatrute ciastko nafaszerowane tabletką gwałtu. Gwałtu na konstytucji i naszej suwerenności. Nigdy. Skąd jego przekonanie, że ktoś mu chciałby jakąkolwiek tabletkę gwałtu w ciastko włożyć? To przyjrzałem się, posłuchałem człowieka trochę dzisiaj i nie sądzę, żeby był jakoś szczególnie zagrożony takimi sytuacjami. W odniesieniu do pana Donalda Tuska, tak. Europa idzie do przodu, a my musimy wysłuchiwać tekstów w stylu lat 90., tekstów w stylu właśnie rubasznych, pijanych wujków na weselu o 4 nad ranem. Osoba, która w ostatnim czasie zasłynęła Nagrodą Kongresu Kobiet, naprawdę powinna zastanowić się, co mówi, to nic innego jak po prostu kultura gwałtu. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to jest kompletnie nietrafione porównanie. Kompletnie nietrafione. Mamy prawo do posługiwania się cytatem i do omawiania. Michał Szczerba. Panie redaktorze, poważną sprawą w tym temacie, który pan pokazał, jest kwestia KPO. Jest brak 360 miliardów złotych, które powinny pracować, które powinny również... Znaczy nie widzi pan niczego niestosownego słowa na widzę bardzo niestosowny wpis pana Piotra Saka, który... No, którego nawet nie chcę komentować, bo on jest obraźliwy, on rzeczywiście może wywoływać emocje i wywołuje emocje. W związku z powyższym ta sprawa powinna być załatwiona. Znaczy, raz na zawsze. Te środki powinny zacząć... Nie widzi pan niczego niestosownego. Zapewne te niestosowne rzeczy współrozmówcy... pracować. Proszę bardzo. Czy tak naprawdę pan poseł mecenas Piotr Sak użył figury retorycznej? Ale też użył w tym tego zakresie, ale chodziło o wyraźny szantaż. Przecież my stoimy pod groźbą szantażu, pod pręgierzem. Unia Europejska pod przywództwem Berlina prowadzi do landyzacji. My dzisiaj mamy oddać w tych kamieniach milowych, no proszę w nie zerknąć. Tam jest ponad 200 tych różnych ustępstw, za które mamy się zgodzić. Między innymi to, na które wskazałem, że regulamin Sejmu ma być pisany gdzie? W Berlinie, akceptowany przez Berlin i Brukselę. No my na to nie zgadzamy się. Bo to jest taka interpretacja, ale chodzi, zdaje się, w tych zmianach, żeby ustawy nie wpadały do Sejmu w nocy i nie, rano nie były głosowane, tylko żeby były konsultacje. Ale panie redaktorze, to można napisać w Warszawie. Więc kawa na ławę. A teraz będzie procedowany projekt ustawy. Ja głęboko ufam, że tutaj państwo z opozycji poprą projekt ustawy w zakresie zmiany konstytucji. Oj, to nowy temat. O ograniczenie, zniesienie immunitetu sędziów. Ale nie, to jest ważne, dlatego że zniesiemy immunitety parlamentarzystom, zniesiemy immunitety sędziom. Ale nie skaczmy z kwiatka na kwiatek, dlatego że widzowie się kompletnie pogubią. Mówimy o KPO i o tym wpisie Donalda Tuska. Pan ma zastrzeżenia takie jak Lewica do tego, co Donald Tusk napisał? Że to jest kultura gwałtu?
Znaczy, ale konkretnie do którego wpisu? Do słów Donalda Tuska. A Donald Tusk powiedział, że? Że, no porównał, powiedział, że no, patrząc na tego, kto to wpisał, to raczej nie grozi mu podanie pigułki gwałtu. No tak skracam. Znaczy, nie, no Donald Tusk różne rzeczy opowiada, nie chciałbym się do tego odnosić, dlatego że pan mecenas Piotr Sak jasno tutaj wskazywał i trzeba też zerknąć na szerszy kontekst tego, co, tematem, tak na chwilę zajmiemy się głównym tylko, ponieważ pan mecenas Piotr Sak o szantażu. Panowie mogą przestać kontynuować to takie niepoukładane mówienie o wszystkim i o niczym. Bo dla mnie, ja siedzę tutaj, rzadko bywam w studiach telewizyjnych, bo niestety Agrounia jest spychana na bok, mimo że robimy bardzo ciekawe rzeczy, ale kiedy widzę poziom tej debaty, która tutaj jest puszczana, to wie pan, od sasa do lasa, to faktycznie Polacy nie chcą śledzić tego, co się dzieje w polityce i nawet tutaj pan poseł nie wie, co mówił jeden przewodniczący drugiej największej partii politycznej w Polsce, to też pokazuje poziom zainteresowania tym wszystkim, ale trzeba słuchać, wie pan, to tak samo jak trzeba oglądać jedną, drugą telewizję, żeby widzieć, co wy, jakie głupoty w TVP oglądacie, kiedy wam dadzą tam 15 minut monologu. I wie pan, panie redaktorze, Donald Tusk i Jarosław Kaczyński pokazali, że są po jednych pieniądzach. I to niestety jest skandal. I dzisiaj w jakim sensie? Chodzi... Ja, to jest niesprawiedliwe, co pan mówi. Proszę to wyjaśnić. Bo... To jest takie powiedzenie, które ja uważam, że pewien poziom debaty rozumie, tak? Czyli są bardzo podobni w podejściu do ludzi. Mogą grać wszystkim. Jarosław Kaczyński dziś gra wszystkim, bo ja pamiętam, jak rolnicy mieli problem z normalną sprzedażą swoich produktów. Jarosław Kaczyński mówił wtedy z całym obozem i Solidarna Polska, Zjednoczona Prawica, wy musicie robić coś inaczej do rolników. Dziś nie rodzą się dzieci, bo się nie powiódł program 500+, bo się nie powiodły Mieszkanie Plus, więc mówi, to przez młode kobiety, to nie rząd PiSu. I oni pokazują, że będą łapać się wszystkiego, żeby się bronić, ale nie. Tak jak tutaj powiedział pan Szczerba, pan poseł Szczerba, on nie będzie przepraszał, on nie widzi w tym nic złego. Pan Gosk też powiedział, nie, nie, to normalne jest. Nie, nie, to jest jednak ja myślałem, to panie Michale... Odsuwa. Ale kogo obraził Ja myślałem, panie Michale, panie prezesie, że jednak to PiS jest specjalistą od odwracania kota ogonem. Znaczy, wydaje mi się, że tak naprawdę nie koncentrujemy się na tym, co jest najbardziej poważne w tej sprawie, czyli to, że te pieniądze mogą nam przejść koło nosa, że są środowiska polityczne kilkunastu posłów Solidarnej Polski, którzy blokują realne środki. Donald Tusk skomentował w sposób ironiczny wpis waszego reprezentanta. I tego dotyczyła ta wypowiedź podczas spotkania z mieszkańcami. Niczego innego tak naprawdę. Panie redaktorze, mogę ja teraz tylko wrócić jeszcze do jednego tematu. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, bo pan kilka razy powtórzył tezę nieprawdziwą. Znaczy, dla mnie jest ważne to, żeby również posłanki Lewicy, które bardzo szanuję, są moje koleżanki, mówiło o tym, gdzie są pieniądze na mieszkanie na wynajem. Gdzie są pieniądze na mieszkanie na wynajem? Dowiemy się za chwilę po reklamie. Panowie, nie ma KPO, nie ma mieszkań. Przerwa. A koncentrujemy się... Gdyby wszystko było tak proste jak założenie konta w mBanku. Ściągasz aplikację mBanku, robisz zdjęcie dowodu, potem sobie i gotowe. Masz konto oraz oszczędzasz nawet na 8%. mBank. O, cześć! Kiedy chodzi za tobą coś słodkiego. Wyjątkowy batonik Kinder Pingui. Bez konserwantów i barwników. Chłodna, chrupiąca, gorzka czekolada z pysznym mlecznym kremem. Kinder Pingui. Mamy sposób na słodycze. Apart. Z miłości do piękna. Sezon na zdrabki Lotto w pełni. Czas na mistrzowskie emocje. Teraz zdrabka i gierka z Robertem Lewandowskim. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Harnaś! Ty też łap się harnasia. Sprawdź pod kapslem, czy wygrałeś piwo i wspieraj ochotniczą straż pożarną. Część zysków ze sprzedaży trafi do wybranych jednostek. Wspieraj strażaków i wygrywaj piwa. Chmielowe Mistrzostwa Świata. Kategoria Balans Smaku. Ruszyli! Siatecki idealnie równoważy smak. Jest już na szczycie i... Tak! Wygrywa najlepszy!
najlepszym smakiem! Żatecki, mistrzowski chmel, wyborne piwo. Przepraszamy, że nasze parówki są tak dobre, że humus z ściecionki już nie cieszy jak kiedyś. Grzech nie spróbować. Dolina Dobra. Fetto, od ziarenka do filiżanki. W Carrefourze sprzyjamy tropicielom promocji, więc słodkie pomarańcze tylko 3,49 za kilogramowe opakowanie. I dogadzamy ambasadorom przyjemności. Dlatego wszystkie produkty Milka 20% taniej. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Także na carrefour.pl. Po nowe OC kieruj się oszczędnością. Ruszaj na rankomat.pl. Porównasz tu oferty aż 18 towarzystw ubezpieczeniowych, a do każdego OC otrzymasz ranko pomoc prawną w prezencie. Możesz liczyć na rankomat.pl. ACC skraca kaszel. Jak nożyczki tnąc gęstą wydzielinę na małe kawałeczki. Jak fryzjer grzywkę. Jak kraftowa sukienkę. ACC skraca kaszel. Rozcinając zalegającą wydzielinę, przyczynę kaszlu mokrego i ułatwiając jej odkrztuszanie. Jak stolarz deski. Jak ogrodnik trawnik. Jak ACC. Bo ACC skraca kaszel, a ty szybciej wracasz do formy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Przyszłość jest zielona, jak nowa elektryczna Skoda Enyaq Coupé. Wkrótce w salonach. Skoda. Wszystko co ważne. Kiedy podążasz za swoim smakiem, nie musisz się gimnastykować. Po prostu bądź sobą, a najlepsze chwile same do ciebie przyjdą. Świętuj po swojemu z Pepsi i wpadnij do naszej świątecznej miejscówki w twoim mieście. 11 na Shopee. Kupuj online. Graj o auto na Shopee. 11 na Shopee. Kupuj online. Graj o auto na Shopee. Do 11 listopada trwa mega wyprzedaż na Shopee. Pobierz teraz. Shopee. Mnóstwo mleka. Mnóstwo smaku. To mój Miller Milch. Miller Milch. Smak pełen mleka. Nie powstrzymasz się. Voltaren Max ma unikalną formułę. Dzięki niej 3 razy więcej substancji czynnej przenika przez skórę. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Wzdęcia to dolegliwość, która może dotknąć każdego. Stres, zmiana diety i brak aktywności zaburzają pracę jelit i powodują uczucie dyskomfortu. Sięgnij po Esbumisan. Zawarty w nim symetykon szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę od wzdęć. A ty znów możesz poczuć się komfortowo. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Esbumisan. Lek numer 1 na wzdęcia. Bang to Cleo. Gotowi na Black Week z Media Expert? Laptopy, smartfony, smartwatche, słuchawki bezprzewodowe, głośniki mobilne w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert. RTV Euro AGD. Sensacja! 50 zł rabatu za każde wydane 500. Teraz na cały asortyment. Black Friday Weeks. Pralka Samsung 700 zł taniej. Telewizor Philips 509 zł taniej. W sklepach i na euro.com.pl. Taka praca nie była dla mnie. Chciałam być wolna, robić to, co lubię. W końcu przestałam słuchać ludzi, którzy mnie hamowali. Od roku rozwijam swoją firmę, to mi dało napęd. A bank dał mi paliwo do zmian. Jesteś zadowolony? Otwórz konto firmowe za 0 zł w banku Pekao S.A. Tym z żubrem możesz zyskać do 2000 zł premii i wielu zadowolonych klientów. Dobra robota. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Nie tylko mieszkanie. To miejsce na ziemi, w którym budujemy nasze poczucie bezpieczeństwa. Tu liczą się drobne gesty. To miejsce, w którym pozornie małe nawyki zmieniają nasz świat. Twoje zaangażowanie ma znaczenie. Zmniejszając zużycie energii, zwiększasz nasze wspólne bezpieczeństwo.
Liczy się Twój spokój. Liczy się Twoja rodzina. Liczy się Twoje bezpieczeństwo finansowe. Twoja praca. Stabilne dziś i jutro. Liczysz się Ty. Chronimy Polaków. Obniżamy podatki na lata. Sprawdź na podatki.gov.pl. Debata dnia, część druga i pytanie do posła Solidarnej Polski, bo Rzeczpospolita pisze, że koalicja jest w stanie wrzenia jest poszukiwany już następca Zbigniewa Ziobry, a chodzi o KPO i możliwe porozumienie, które może być zawarte przez powiedzmy pisowską część koalicji rządowej z Brukselą. Czy to jest prawda? Czy wyczuwa pan takie wrzenie i słyszał pan o poszukiwaniach następcy swojego szefa? Ale za co Zbigniew Ziobro, pan minister sprawiedliwości, prokurator generalny miałby być odwoływany? No, że się nie zgodzi na porozumienie. Jest nawet... Ale za to, że miał rację w roku 2020, gdzie wskazywał na pośle, to, że jest zapis o mechanizmie warunkowości i to w istocie jest i tym byliśmy szantażowani. Za to, że w zakresie kamieni milowych też mówiliśmy, co się będzie działo. Za to, że mówiliśmy, że Komisja Europejska nas oszuka, że ostatecznie tych pieniędzy nie przekaże. Za to, że nie zgodzi się, a może się zgodzi, nie wiem, na rozszerzenie tak zwanego testu bezstronności sędziego. Do tego potrzeba zmiany ustawy, że test bezstronności sędziego będzie mógł podejmować także sędzia inny, a nie tylko strony. Ale wyobraża pan sobie test bezstronności sędziego, wpływa wniosek aresztowy i jest na przykład ktoś podejrzany o zabójstwo, czyż ma zarzuty konkretnie, jest oskarżany o zabójstwo i jest posiedzenie aresztowe i w tym zakresie co wpływa wniosek co do sędziego, co do testu jego niezawisłości, bezstronności. Nie, to, co w takim przypadku? Ale to musiałby sędzia. Chodzi o to, żeby sędziowie wzajemnie mogli... No sędzia będzie podważał status drugiego sędziego. Czyli się na to nie zgodzimy? Oczywiście, że się nie zgodzimy, bo to by spowodowało anarchię wewnątrz sądownictwa. To jest oczywiste. Jak powiedzieliśmy? Panie redaktorze, czyli przez kilkunastu posłów Solidarnej Polski nie ma w Polsce po pierwsze uporządkowanego sądownictwa, co miało być zrobione, co jest na szali pieniędzy z Unii Europejskiej, z KPO. A ja tylko przypomnę, że rok temu w maju przecież było głosowanie w Sejmie na temat zasobów wspólnych Unii Europejskiej i głosowaliście wszyscy za tym, żeby to przeszło. I to jest takie wycofywanie się na koniec, żeby po prostu teraz pokazać, że robimy politykę, nieważni są dla nas Polacy, nieważna jest pomoc po pandemii, nieważne są pieniądze europejskie, tylko ważne jest to, żeby robić sobie własną politykę i budować własny elektorat, któremu trzeba będzie mówić, że trzeba wyjść z Unii Europejskiej. Mało tego. Kiedy ja słyszę o tym, że inflacja, to co powiedział pan Kosk na początku, to jest wina tylko i wyłącznie wojny i Unii Europejskiej, to nasz rząd nie przygotował nas na te całe zmiany gospodarcze, na inflację. Każdy gospodarz, gospodarz domu, nie tylko w rozumieniu gospodarz potocznym, jakiś tam rolnik. Każde gospodarstwo domowe przygotowuje się na kryzys i można było wiedzieć, że kryzys wcześniej czy później przyjdzie. Nie mamy nic. Zasobów węgla nie mamy. Produkcji energii zielonej nie mamy, bo tutaj zaraz pan powie, że pan chciał wydobywać węgiel, ale oni właśnie zablokowali rozwój zielonej energii. Bo pan żartuje, a biomasa... Dokładnie, to wszystko widać. Panie redaktorze, ja powiedziałem, że nie będę przerywał i nie przerywałem, wytrzymałem, chociaż te głupoty ciężko było słuchać. I dzisiaj wiceminister rolnictwa, który jeździ do kopalni, robi sobie gdzieś tam zdjęcia w firmach, które robią pelet, to jest rozwój energetyki odnawialnej? No, przepraszam bardzo, to jest robienie tylko i wyłącznie własnego PR-u, to na czym skupiają się właśnie ci ludzie. Ja tylko... Mówi pan tak, i mówimy o inflacji, bo ja w tym pierwszym segmencie nie wypowiadałem się, więc jeszcze kilka sekund. Inflacja będzie jeszcze wzrastać. Konkurencja na rynku żywności jest zabijana. Handel żywnością, to o czym mówi Agrounia od 3 lat, dziś, po kilku latach. Zandberg w TVN-ie powtarza po Agrounii, że właśnie monopole będą nakręcać inflację i tak właśnie będzie. Małe sklepy zabijane, pośrednicy zabijani, hurtownie zabijani, producenci zabijani, centralizacja rynku. I to będzie powodowało inflację. Przewidujmy kryzysy, a wy jak jeszcze tam nie możecie się dogadać na temat tej Unii Europejskiej innego, to zróbcie coś takiego, żeby w każdym mieście był plan zagospodarowania przestrzennego, żeby wyznaczyć miejsce na małe, drobne sklepy, ale żeby ograniczyć rozwój monopoli.
powoli, bo za chwilę będziemy mieć same Biedronki, Koflandy, Lidle, Auchan i to jest projekt agrouni. To jest kompetencja Rady Miasta konkretnie. A ja panu powiem, że bardzo ważna jest... samorządowego. Chwilę, znaczy, dwa chwile. Bardzo ważna jest polityka krajowa, która będzie to wspierała. Dziś wiele samorządów mówi, że nie ma na to pieniędzy, Michał, bo doprowadziliście do ruiny. To ja tylko zaapeluję do pana Szczerby. Michał Szczerba, pana znajomy, kolega partyjny, pan Rafał Trzaskowski jest prezydentem Warszawy, w której tylko i wyłącznie 40% jest plan pod planem zagospodarowania. Zróbcie 90. My, Agrounia, obiecuję, że jeżeli nam się uda być w parlamencie, zrobimy w 90% Jak pan nie dopuści pana Michała Szczerby do głosu, to nie uzyska pan odpowiedzi. Konkretnie, że to samorządy o tym decydują. Ale władza centralna może mieć duży wpływ też na samorządy pozytywne. Wy się przyzwyczailiście do negatywnego. Odniosę się tak, jestem absolutnym zwolennikiem planów miejscowych i uważam, że cała Warszawa i duże aglomeracje powinny być pokryte planami, tak żeby nie było żadnej uznaniowości, żeby mieszkańcy dokładnie wiedzieli, jakie funkcje społeczne, jakie funkcje również rynki lokalne i tak dalej. KPO no to jest... Ja po prostu nie wierzę w te intencje. No, pojechał nowy wiceminister spraw zagranicznych do Brukseli, udaje, że prowadzi dialog. Z drugiej strony mamy kamienie milowe, które nie podobają się Solidarnej Polsce, ale to wasz premier Morawiecki ale przecież my nie oddamy suwerenności, negocjował. Jak można być w rządzie? Jak można krytykować premiera? Oczywiście są pewne benefity władzy, my o tym dokładnie ale pan premier wiemy. Macie lasy błąd, państwowe, macie służbę więzienną, macie... Fundusz Sprawiedliwości. My gwarantujemy jedną rzecz. Musi być niezależna od polityków prokuratura. I to taka umocowana ustrojowo i myślę, że też będą prace prowadzone, żeby tak było, żeby nikt już nie miał takich zakusów, żeby prokuraturę używać w sposób żeby z VAT-em było tak jak instrumentalny. Kiedyś. Nie, nie 270 będzie, miliardów nie będzie wycieku, już żaden Ziobro stał prokuratury. Niezawisłe sądy. Nie może być tak, że każdy obywatel będzie skazany na jakiegoś neosędziego, na jakiegoś ziobrystę, na jakiegoś schaba, na jakiegoś obraża pan teraz inne osoby, które zawdzięczają wyłącznie swoje kariery, swoje apanarze pisowskiej władzy, a szczególnie Solidarnej Polski. Teraz panu, nie przerwę brutalnie, bo pan skończył. Jeszcze mam na koniec pytanie do Michała Kołodziejczaka. Rzeczywiście nie bywa tutaj często, a jak już jest, to zapytam się, bo dzisiaj była wspólna uroczystość z prezesem PSL-u. Wystąpił pan w Wrocławicach pod pomnikiem. Czy to oznacza, że będzie koalicja wyborcza z Polskim Stronnictwem Ludowym? Agrounia od dłuższego czasu pokazuje, że można się jednoczyć z różnymi środowiskami i to robimy dziś. Moja wspólna konferencja w Wrocławicach z Władysławem Kośniakiem-Kamyszem, gdzie mówimy, obronność jest najważniejsza. Nie tylko kupowanie broni, ale także tworzenie fabryk, przekazywanie na to pieniędzy, robienie tego wszystkiego. Tydzień temu strajk kryzysowy. Będzie koalicja z aktywistami. Nie? Ja dziś tutaj, w tym studio, powiem tak, za chwilę pokażę jeszcze jedną rzecz w telefonie. Rzucam wyzwanie Donaldowi Tuskowi. I Donald Tusk napisał językiem Jarosława Kaczyńskiego. Albo pójdą po rozum do głowy i zdecydują się do końca roku zbudować z nami tę jedną listę, albo nie będę miał innego wyjścia i bez nich pokonam PiS. Panie Donald Tusk, my zrobimy wszystko, żeby była w Polsce silna lista, na której nie będzie takich ludzi, którzy mówią tym językiem, tylko normalni ludzie. Normalni Michał ludzie. Szczerba, to jest właśnie język Jarosława Kaczyńskiego. Albo będziecie z nami, albo nie. Mam nadzieję, że opozycja będzie prawdziwa, a nie farbowana, to po pierwsze. Po drugie, chciałbym, żeby koncentrować się na realnych problemach, na drożyźnie, na braku środków europejskich, a nie na komentowaniu nie pojedynczych... Ja zapraszam na raport, który za chwilę będzie tu, po tym programie. Monika Gawrońska między innymi będzie mówiła o najdroższym mundialu świata, Blichtr, wiadomo. Zapraszam serdecznie na raport. Co zrobić dla środowiska w drodze do pracy? Zamień 4 koła na 2 i bądź bardziej